Cześć tu Oluś i tatuś. Siemanko, niezłe dinozauranko. Dinozauranko, bo drugi odcinek z Dino Gold Treasure X. Oczywiście od Kobi. Pamiętacie, wylosowaliśmy kołem fortuny, że drugim odcinkiem będziemy otwierać oto tego Rexa. Zaraz ciekawe, co wylosujemy. Czy trafimy złoto, czy nie, czy jakiegoś robaka. Co wylosujemy dzisiaj? Na końcu. A nie, nie będziemy już dzisiaj losować. W następnym odcinku zobaczycie, będzie niespodzianka, tak? Dobra? Porządelu? No bo już są dwie rzeczy do wylosowania. Nie będziemy tracić czasu na pierdółki. Ale szkoda gadania. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Zabieramy się. To jest poprzedni. Nie wiem, czy widzieliście. Jak coś, to tu wam się pojawia. Albo tu. Chyba tu teraz link do filmu. Jak otwieraliśmy to. Poczekaj, bo to trzeba obciąć. Poczekaj, Olusiu. Nie. Poczekaj. Ja tu obetnę. Nie będziemy się nad tym zbytnio zastanawiać. Okej, otworzony. Mamy takiego noża, którym będziesz rozpruwał dinozaura, bo on połknął łowcę dinozaurów. Bo oni się nazywają łowcy, ale gdzie? Nie, tak nie rób. Tak nawet zabawie nie róbcie, bo możecie zrobić komuś. A tu jest takie do zaznaczone do zdejmowania. Jest oczywiście siateczka, ale to zaraz zdejmiemy. Dobra, pierwsze zdejmujemy klateczkę. Krok pierwszy. Tutaj się broni pazurami. Czy jest groźny? Nie, jest, ma jeszcze założony. Mamy fajne ręce. Robotyczne. Znaczy nie robotyczne, mam na swoje łapki. Nie zdejmiesz tego. Najpierw trzeba zdjąć to. Jego kaganiec. Bo on ma kaganiec, żeby cię nie ukryć. Weź instrukcję. Ale ja już wiem, jaki jest drugi krok. Drugi krok jest zdejmowanie kagańca. Właśnie, drugi krok. Zdejmujemy. To ściągaj. Ściągaj. Sia. Fajny jest. Zakładany taki jest gumowy. Prawda, Olusiu? I kolej. Zobacz, to jest inaczej. Inny kolor ma. No może ma inaczej przedstawione. Zobaczcie, tu jest taki ciemnawy. Nie jest może troszeczkę od słońca wykłada, bo tu taki jest fioletowy mocno. Dobra. Drugim krokiem jest... Co tam trafi? A, mamy kluczyk. A gdzie jest? Halo, szukali. Tu powinien być jeszcze robak. Czy może tylko klucz? A nie! Klucz. Klucz. Robak, przecież on zrobi kupę. Na koniec zrobimy z nim kupę. Tak, oto właśnie. Dobra, czas na rozpruwywanie. O matko boska, jaki tu... Zobaczcie, jest zupełnie inaczej niż przy tamtym pterodaktylu. Poczekaj, Trzymaj kolejny krok, teraz rozpruwywanie. Musisz w koło tutaj. To jest takie fajne gumowe. Uwaga, patrzymy, ale tak, żeby widzowie widzieli. Może... Tylko nie, patrz, kochanie. Tu macie piłeczkę, więc piłeczką. Ruszamy główeczką, mój drogi, a nie tylko mięśniami. Mięśniaku. No. Tak. I piłujesz. W tą stronę? No piłujesz tu, no tam gdzie masz piłkę. Ale fajnie, świetnie. Daj tylko pokażę, widzą. Daj. Dasz czy nie? Zaraz ten. Zobaczcie. Ma tu taką piłeczkę. Widzicie? I tą piłeczką piłujemy jak piłą. I to się nam fajnie rozdziera. No dawaj, dalej, piłuj. Dobra, ty wyrwiesz. Okej, okay. Mamy już prawie rozprute. Teraz wyrywaj jego brzucho. Halo, już wyciągasz brzucha? Nie wyrywasz, to będzie mu klapało. A ciekawe, czy to można zakryć? Czy on już cały czas będzie taki dziurawy? Chyba, że tu coś jest do przykrycia. Ciekawe. Ciekawe, czy on będzie miał dziurę, czy nie. Można to zakleić. Widzę. Nie, bo wyleci nam slendor. Dobra, tym, okej. Okay. Bo tym trzeba, to otwieraj. No to nie tak na pewno. W twarde, pamiętaj kochani, w twarde nie wbijesz nic, jak będzie na twardym. Musisz tutaj też piłeczką pewnie. O! I tniesz. Ciach, bajera, ciach. I uwaga. Ojo! Złoty slime, ale ja się nim nie bawię. A i tak będziemy musieli się pobawić, zobacz. Mniami. Aha, czy ja się brudzę tylko, tak? To jest miodek. A bo to może być miód. I ma złote buty. Ole, czadziur jestem. Aha. Hunter.
łowca. Nie, chciałem powiedzieć smoków. Jakich smoków? Dinozaurów. Prawda? A może i smoków? A może i smoków. To jest chyba jakiś król, on ma... A nie, to jest... On ma lewa chyba. Tak, to jest król. Ale czadzior jest. Trupia czacha. Zobacz, zobacz. Pokaż. Zobacz, zobacz. Pokaż widzom też. I jeszcze jego... broń. Widzicie? Nie wiem co to. Pokaż to. Przyczep. Ale tu jest elementów. Ja cię sunę. Jak zwykle muszę się tym slajmem ubrudzić. To, bo to się chyba składa. I jest tak zwana kierownica do dinozaura. Brum, 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 brum. Będziemy jeździć dinusiem. Dzięk. Dinuś, dinuś, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi. Zamontuj, a montujesz? No czekaj, jak to się montuje? Ale czego nie mogę? Dlaczego? Dlaczego? Za trudne. Jak za trudne? Czekaj, muszę. A, bo się bruj, jak za trudne. Nic nie, nie jest trudne. Jak trudne jest wkłada. Dobra. Slime, ale powiem ci, że slime jest fajniejszy niż w tamtym dinozaurze, bo tak się nie zostaje bardzo. Właśnie. Prawda? Tu musimy wydobyć, bo on tu ma slime jeszcze. Zobaczcie. Tu w głowie. Ma pustkę w głowie. Znaczy nie ma pustki, tylko ma slime'a w głowie. Dlatego dał się zjeść. Jestem klaunem złota. Klaunem złota. Okej. Okay. Wkładamy dziureczkę. Ale czadzior jest, naprawdę. Ty nie strupie czucho. Łaka, 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 łaka. Co ty za agresję mi tu uczyniasz? Co? Wyczyniasz, znaczy się. Dobra, tu jest jego broń. Co to za broń dziwna? Taki ala tasaczek. Nie wiem, piłeczka. Bardzo fajnie to wyglądeczka. Kolejny krok to wsadzić na dinozaura. Go. Go. Ale to najpierw musimy zamontować jego... A on ma dwie bronie. Zobacz, ma takie do wbijania. I drugie ma do piłowania. A kolejny chyba. Krok to czemu kupa. On nie chce stać? A kolejny krok to... A kolejny krok to kupia, kupa. Bądźcie cierpliwi. Uwaga, poczekaj. Ej, uspokój się. Postań, no pokaż się widzą. Uwaga, tak się prezentuje. No co jest? Halo, żyjesz? Żyje. Uwaga. Trupia czacha. Jak go zwiemy? A poczekaj, może on ma nazwę swoją gdzieś. Tu jest jego nazwa podana. Nie ma nazwy. Król samurajów. Król samurajów? Nie, to jest król... trupich czaszek. Król wudu. Okej, poczekaj. Spokojnie, co mi tutaj ten... Kolejny krok to zmontowanie, ale muszę najpierw zmontować, gdzie masz tą instrukcję? Montować kierownicę. Ty możesz mnie nie przeczytać, nie? Okej, okay, kierownica zmontowana. Czas posadzić hipopotama, znaczy tego kościotrupora. Na razie ściągamy mu bronię, żeby się trzymał swojego dinusia. Na koniec chyba zawalczymy, co? Aha. Zawalczymy dinusiami? Ty będziesz, a ja będę pterodaktylem. Okej, okay, jest, stoi. I uwaga. Teraz najważniejszy moment w tej oto odpakowywanku. Jestem... A, tu jest. Jestem Rex. I lubię was. Poczekaj, żeby nas nie było widać. Hej, widzowie, zostawcie łapkę, bo jak nie, to... Gdzie tam machasz? To ugryzę was piżankę. Zrozumieliśmy się, łapka w tej chwili. Let's go, Nintendo. Okej, okay. Łapeczka w góreczkę zrobiona. Mam nadzieję, że wszyscy już dali. To odkładamy. Slime jest naprawdę, zobaczcie. Czekajcie. Taki jak złoto. Czy może to jest znak, że trafimy prawdziwe złoto? Co? Olusiu, jak myślisz? Tak, to jest ten znak. To jest ten znak? To jest ten znak. Uwaga, jesteś gotowy do zrobienia kupy? Tak. To uwaga. Na 3-4 ciągniesz... ogon do góry, na 3-4, ale nie zasłaniaj, złap tak, patrz. Tak? I uwaga. Widzisz, tak szybko już zrobił, uwaga, kupa zrobiona, kupa mamuta. Okej, okay, otwierasz? Nie, patrz, kolejny krok to jest... Kolejny krok to jest otwieranie. Dobra, tym
nożem. Tym nożem, ale tak do widzów. Tu, gdzie tam do się, tu weź, pokaż. Tylko, bo zaraz się dziabniesz łapkę. O, dobra, już się otworzyło. To się tak... O! I uwaga! 3, 2, 1, 8, ja nie widziałem i mamy robola. Żeby otworzyć robola, czyli nie trafiliśmy złota, ale jeszcze mamy szansę na złoto, prawda? Ale za to trafiliśmy w Treasure X roboty, tak? Gdzie masz ten klucz? Tu był klucz mały, tu halo, halo, centralo, tu, gdzieś, posiaś. To był klucz w jego paszczy, wkładamy. I mamy, mieliśmy już ślimaka, pamiętasz? A teraz mamy pszczółkę. Pszczoła jest wesoła. Zawsze pszczoła jest wesoła. Okej, okay. To pszczoła trafia z powrotem do paszczy. Tu jest fajniej niż w pterodaktylu, bo można nim tu ruszać jego ząbkami. Właśnie. I można nim gadać. Ej, nie wypluwaj. Nie lubię takich robotów. Dobra, zjedzone. No ty nie spadaj, bo będzie walka. My już dzisiaj krótszy odcineczek. Oluś troszkę zmęczony, bo po treningu piłki nożnej, prawda? Jak było strzeliłeś dzisiaj, gramy jakąś? Nie, było 0-0. 0-0. Dobra, młody padawanie, niech się walka stanie. Czy jesteś gotowy? Zostaw to! Tak, ale to jest ma jego dodatkowa broń, patrz. Nieźle to kloca. Sobie wymyślił. Poczekaj. On ma młot Thora. A ja mam nożyczki taty. Chodź tutaj, poczekaj. Oddaj mi to. Poczekaj. Dobra, wypadło. Robię na ciebie kupę. To nie, to zrób tak. Poczekaj, to zrób taką prawdziwą. Zrobi na mnie kupę, ale to nie... Robię na ciebie kupę. Zrób jeszcze raz, uwaga, patrzcie. Tak olewa mnie przeciwnik. Rex robi kupę. Nie, weź siuśku, weź siuśku. Dobra, kupa zrobiona, walka przeprowadzona. Tatuś wygrał, tatuś ostatnio ma dobrą pasę, wygrywa. To spadamy, bo trzymamy się rajtek. Mamy? Co? To się nie posiusiamy. To się nie posiusiamy, może tak być. To pa, hej, pa do następnego, ej! Moment jeszcze, jak ktoś zapomniał łapkę, zostawi łapkę.